Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Uncharted 2 Among Thieves w wersji zremasterowanej. Na dobry początek chcę wam tylko przypomnieć, że dzisiaj streamujemy, jest czwartek, cotygodniowy czwartkowy stream. Ostatecznym moim planem jest robić dwa streamy tygodniowo, ale na razie zaczynamy od jednego. Nie jestem jeszcze pewien, w co będziemy grali, być może zgarnę chłopaków i Zosię do GTA, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak więc czajcie się dzisiaj na moim profilu na Hitbox. T-Volt Games się nazywa, hitbox.tv/T-Volt Games. A teraz przejdźmy już do grania. Czy ja mam tutaj jakieś bronie ciekawe do pozbierania po tych pausztajnach, którzy tutaj poginęli? Wydaje mi się, że tak średnio. Skarbów nie szukam, więc chodźmy przed siebie. O! Kałaszniaków. No dobra, panienki. Co wy tutaj tak stoicie i się patrzycie na hydrant? Jak psiakczki, które pomóż chcą się wysikać. Raz, dwa, trzy. Trochę się nie zgrały te odgłosy chyba, ale okej. Wybaczcie, jeżeli moje oczy wyglądają na zaspane. Niedawno wstałem, ale się wyspałem przynajmniej. Tu-tu-ru-ru. Ładnie tutaj jest, muszę przyznać. Tam jakaś... Ha. Po tamtej stronie jest drabinka. Po tamtej stronie jest drabinka, co? Zajebiście. Prąd jest za mocny. Nie damy rady. Dobra. Przepłynąć nie przepłyniemy, dobra. Tamci frajerzy nie wiedzą, co robić. Tutaj muszę podrzucić chyba Chloe. Chodź tu! Zaskakująco dokładnie wymodelowana dupencjo, podrzucę cię. No, jej twarz wygląda ładnie, trzeba przyznać, że jej emocje jakoś tak mam wrażenie bardziej są podkreślone niż emocje na przykład Natana. Pięknie, zrzuciła mi pudło. Czuję się wyjątkowo. Dobra. Hopnij tu, hopnij tam, a przetrzymać to się da. Nie, to nie tak. Nie wiem, czy oglądaliście taka bajka, bo jak ach ten Andy. I bajka Ach, ten Andy właśnie była zajebista, ponieważ był tam motyw właśnie, że jemu się strasznie w jakiejś galerii handlowej sikać chciało i on tak śpiewał. O, tupnij raz, tupnij dwa, przetrzymać to się da, la la la. Czy ja muszę polikwidować te takie śmieszne te? Czy ja muszę te samochody jakoś poprzez... A zresztą YOLO, kurwa, spróbujemy. Ło! Hadong? Po rzuceniu szybko naciśnij R2, aby w nią strzelić. No. O, proszę bardzo, i samochód leci. I myślę, że właśnie o to chodziło, być może nie. To mamy jakieś butle. YOLO! Yeah! I te samochody odpływy zablokują. A właśnie, nie zablokują odpływy, tylko dadzą im taki mościk, po którym oni mogą przejść, co? No dobra, tamte pausztajny skaczą, zajebiście. To mi wystarczy na razie do życia. Tam też można jakoby coś odblokować, ale nie jestem pewien. Przypatrzmy się, co oni tam będą robić dokładnie. No, stękają, aha, ja mam iść za nimi, dobra, okej, okay, to never mind. Czyli po prostu tu było tyle tych butel na wypadek, gdybym był frajerem i coś spierdolił mocno, parę razy. No, Nate, bo się wkurwię, złaź stąd, na dobre, Jezus Maria. Dobra, gdyby Chloe tam nie poszła, to bym się pewnie nie skapnął, że muszę poprzeskakiwać i ja po tych samochodach. Myślałem, że się, wiecie, podzielimy, ja pójdę tędy, oni pójdą tamtędy, wszyscy będą szczęśliwi. O, panie, kurde, panie Nathan, Jezus Maria. Lubisz tak sobie czasem stopy zamoczyć? Co? Chyba lubisz. Dobra. Do góry zatem i ciśniemy. Kiedy przyjdą kolejne pausztajny do wymordowania? Tutaj gdzieś było coś takiego jak statystyki. Dodatki... Statystyki. Gra... Czas gry, zwycięstwo, porażka. Suma pokonanych... Zabiłem już 200 ludzi. 200 ludzi już zabiłem. A 112 zabiłem bronią palną. Oddałem prawie 1000 strzałów. Ja jebie. Tak, to jest Nathan. Czarujący odkrywca i poszukiwacz przygód, który... Cóż, no nie boi się zamordować człowieka, to pewne. Mam jakieś nejdy? Nie mam granatów, serio? Nie mam granatów! Ja pierdyle. No to lovely. Jak ja mam załatwić tego Pausztajna tam teraz? O kurwa. Jakie obroty, Jesus. Ja nie wiem, jak ja mam go tam załatwić, tego frajera. Tego mogę załatwić chyba na lajcie, tylko muszę go w głowę trafić. Będzie najwygodniej przynajmniej. No giń, pało! A tamtego, no trzeba go jakoś podejść chyba, tak mi się wydaje. YOLO! Dobra, tu się skryjmy na razie. Tego chcę sobie postrzelić na oślep, tego też. W głowę bym najchętniej tak na oślep trafił, ale nie jest to takie proste. Dobra, ten nie żyje. Teraz przydałoby się do kolesia podejść. Kurwa, panie, kto tymi granatami rzuca? Jedną ręką kurwa strzela, drugą granatami rzuca, pojebało ich.
Tu mogę sobie chyba podejść i go jakoś zajść. O Jezus Maria. To nie wygląda najlepiej. Kurwa mać! Mam mało życia, tu się schowam. O, proszę. A bo tam jakiś frajer jeszcze siedzi. Giń! 50 zabójstw z kałacha dopiero? Przeładujmy. Ten mnie tu bardzo nie lubi. To bardzo mi się to nie podoba, ale tego dam radę zabić, o właśnie, w taki sposób. Ten chyba już zszedł z broni, bo to ten ziomek? Nie, nie, dobra, dobra! Kolega z bronią dalej tam siedzi ewidentnie. O Jezus! Hadong! Pięknie, dobra, załatwiony. I o to chodziło cały czas. Jej. Ktoś tu jeszcze? Jeszcze ktoś tu jest? O kutasy! Tutaj przyszli z drugiej strony, ale spoko! Mamy tutaj... Tutaj jest sposób do rozwiązywania problemów z kategorii trudnych. Tak jest! Nice. Ktoś jeszcze? Tutaj frajer jakiś bombel siedzi. Frajer bombka, frajer bombel. No i porobione, proszę. Tutaj, granaciki, amunicja do kałacha. W sumie tak. Aha, okej. Okay. Wszyscy się zgadzają, że jestem przejebany i zawsze kiedy się idzie ze mną na wycieczkę, to strzelają do nas z kałacha. Na wycieczkę. No myślę, że poszukiwanie starożytnego skarbu w Nepalu to trochę więcej niż wycieczka. No ale hej, no. Love me or hate me. Jak to mawiają. I oczywiście wszyscy tutaj wiecie, love me. Love me tender, szczególnie Chloe. Już jakiś czas temu, bo Chloe to chyba przelecieliśmy. Elaine też na pewno już przelecieliśmy, to nie mam wątpliwości co do tego. Tylko gdzie ja mam teraz iść? Tam mamy rurę chyba do wspinaczki, co? No to let's go! Zobaczymy, gdzie nas rura zaprowadzi. To jest dzisiaj jedyny film na kanale ze względu na to, że streamujemy wieczorem. Jeszcze parę rzeczy do załatwienia, ale cóż, jutro teoretycznie Q&A. No i tak dalej. Dobra, możemy tutaj przejść po krawędzi, obok gołębi. Będzie ktoś jechał. O nie, mordują rebeliantów. O, partyzant. Partyzanci, rebelianci, na to samo... Jebany czołg! Dobra, ja się nie chcę z czołgiem bawić. Ale założę się, że będę się bawił z czołgiem. Nie wiem czemu, ale założę się, że będę się bawił z tym czołgiem, bo... No bo cóż, no bo tak, taka jest ta gra już. Wow, myślałem, że się chwycę tej lampy, a wpadłem w ognisko. Na szczęście, jesteśmy odporni na ogień! Jesteśmy zaklinaczem fajeru. Frajeru może. Tutaj coś ciekawego. Nie, jakieś teczki gówniane. Dobra, no to przed siebie. To będzie skarb chyba. Nie? Byłem pewien, że to gówno to jakiś skarb, ale się przeliczyłem. Okej, okay, dobra. Czyli nie jestem najlepszy w określaniu, czy coś jest wartościowe. Będziemy bezpieczni. Tak, kurwa, jasne. O, dobra, podeszliśmy pod świątynię. Ale widzicie to? Widzicie te takie rzeczy? To są rzeczy, za którymi ewidentnie można się chować w celu walki. Tak więc założę się, że będziemy się tutaj strzelać. Prędzej czy później, może wejdziemy do świątyni i wyjdziemy i wtedy się będziemy strzelać, ale niewątpliwie będziemy się tutaj strzelać. Biegać dookoła, walczyć. Tutaj takie jakieś, wiecie, przejścia, aż można wejść. Nie, dobra, nie można. Okej. Okay. Myślałem, że jak jest okno, to przejdę, ale... No, ale nie. Dobra, do świątyni zatem. Chyba, że ktoś nas tutaj teraz wydupcy i wywali nas do tyłu. Doprowadziłeś nas do samego wejścia. Zgaduję, że raczej nie znaleźliśmy się tu przypadkiem, ha? Nie, nie, nie zupełnie. Boże, ale z ciebie dupek. Dobra, a tak w ogóle czemu szukacie? Co jest? Czemu dupek? Jak ona niemiła. Na górze. To kamień Chintamani. Nate? To olbrzymi, nieoszlifowany szafir. Jest wart miliony. Tak dla jasności. Powiedz mi, ścigasz się z psychopatycznym zbrodniarzem wojennym o mityczny Klejnot? Teraz jak to mówisz, to brzmi naprawdę jakoś tak głupio. Dzięki za twoje... Twoja twarz brzmi głupio, frajerze. Jest w tej świątyni? Cóż, nie. Samego kamienia tu nie ma. Hej, patrzcie! Nie, jest w Szambali. W Szambali? Nate. Tak, wiesz, Shangri-La. Możemy zamienić słówko. Najdroższy? Najdroższy, patrzcie jak upewnia się o swojej pozycji. Chyba kontynuować tę rozmowę. Pośród dwóch dupeczek. Elaine musi wiedzieć, że my jesteśmy najdroższym Chloe, jasna sprawa. W porządku, powinniśmy być bezpieczni. To nie ma sensu, Nate. Lazarewiczowi nie chodzi o pieniądze, nie potrzebuje ich. Czego się nie wiesz? Chodźmy, nie mamy całego dnia. A wy zostańcie tutaj. Obiecajcie, że zaczekacie. Zaraz wrócimy. Słynne ostatnie słowa. Cóż, no... No...
To mi... Bardzo mi to przypomina sytuację z poprzedniej gry. Bardzo mi to przypomina sytuację z poprzedniej gry, kiedy jedna osoba ścigała tamtą całą statuetkę tak naprawdę dla jej wartości pieniężnej, a druga z tych osób, czyli nasz kolega, który nas zdradził z tego co pamiętam, nie wiem, którędy ja idę, szukał jej dla właśnie tego całego... A, skarb tu jest. Szukał jej dla tego całego wirusa, nie, klątwy, przepraszam, klątwy, która zamieniała ludzi właśnie w te zombiaki. Tak więc, cóż, no... Myślę, że podobnie jest w tej sytuacji, że jest trochę więcej w kwestii tutaj tego całego kamienia Cintamani do odkrycia niż tylko hajs. Cintamani, tak, Cintamani. Ukryte wejście. Zaraz się będziemy wspinali tu gdzieś. Otworzyć dziennik Drake'a. Wychylaj L w lewo i prawo, aby przewracać strony, co? No tutaj, o Jezus, dobra, nie, za dużo tych stron przewinąłem. Cały sobie zaraz przeczytam. Dobra, no mamy to. Dagger, a dobra, trzy twarze. No mam tu opisanych jakby parę rzeczy, po których dam radę sobie chyba włazić, nie włazić. No dobra. Chyba miejscowi wciąż z niej korzystają. Mamy tutaj te całe jego łapy, które wydaje mi się, że ja jeszcze pamiętam, że mogę przestawiać. Właśnie o przestawianie tych łap chodzi. Tutaj widzę, że mogę się chyba wspiąć, więc chodźmy na górę. Czekaj, muszę się temu przyjrzeć z bliska. Przyjrzeć z bliska, jasne. Poprzestawiać chyba wszystko w pizdu. No czekaj, bitch. Nate, kurde, macha tymi stronami w swoim dzienniku tego Drake'a, czy tam Marco Polo. Tak jak macha swoimi kobietami, hehe. O, dobra, przelazłem. Trójkąt. Aha, mogę to obracać teraz, co? Góra albo dół, co? Dobra, jest to sens obracać? Czekajcie. Co tutaj Marco napisał? I would have sooner endured the wrath of Kupki than remove the Cintamani stone. Aha, dobra. Że on był gotów, że wolałby się narazić na gniew czegoś tam, niż usunąć ten kamień Cintamani. Dobra, to jest chyba jakiś trójząb. Trójząb ma być do góry. Trójzębu mam nie odwracać. Trójząb ma być tak. A skąd niby mam wiedzieć? To ty masz książkę. Ale są tutaj inne rzeczy, które już chyba będę musiał obrócić. I chyba tędy dam radę wejść gdzieś wyżej i dookoła do tych kolejnych tutaj elementów, tak mi się wydaje. Do góry. Wejdę gdzieś tam? Wejdę, proszę bardzo, jak ładnie. Wszystko się układa po mojej myśli. No i tu... Twój widok czuje się wyczerpana. Tu i tutaj sobie dojdziemy. I teraz jak z tym? To chyba ma być odwrócone tak bardziej na płasko właśnie, dobra. Czyli to ma być tak. Okej. Mogę do wody zeskoczyć i nie zginę. Nie jestem pewien, muszę przyznać. Spróbujmy. YOLO! Fa! Pięknie. Dobra. Założę się, że tą wodę wyczerpię. Nie mam mowy. Chcesz mnie zobaczyć w mokrej koszulce? No raczej. Baby, chodź, pokręcimy się w miejscu. Bądźmy wiatrakiem, a ja będę twym wirnikiem. Tak. Daj mi zacumować moją łódź w twojej przystani. Tak to się chyba mówi w dzisiejszych czasach. Gdzie ja tu wejdę na górę? Którędyś muszę tam dać radę wejść, tylko nie wiem którędyś. Chyba muszę, dobra. Chyba musimy wejść w ten sam sposób. Tylko, że odwinąć potem w prawo zamiast w lewo i dookoła sali, bla bla bla, i ostatecznie tam dojdziemy, więc wchopsajmy sobie na górę znowu. Tutaj widzicie? I tam mamy takie pałki, po których możemy się szwindać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Hopa. Dobra, ziup. Dobra, tutaj się normalnie przesuniemy, a tutaj wychopsamy i jesteśmy. Dziękuję. Dobra. W łóżku też taki zwinny? O Jezus, sucho. Dobra, nie, ja tu kurde się męczę, ja tu wystarczy, że tak po prostu przeskoczę chyba. Dobra, na szczęście... No o tym miałem mówić, że na szczęście świątynia się kurwa nie rozpada, Jesus. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy tą łapę z czaszkami. Jak ma być łapa z czaszkami? Ma je trzymać jakby lekko w dół, co? Czyli trzeba ją troszeczkę obrócić. O właśnie tak. Tak ma być.
Dobra, czy ja tu wejdę do góry? Nie. Tutaj mamy jakieś kamyczki wystające ze ściany. Bardzo wygodnie ustawione tak, że dam radę wejść. He. No i co? No i teraz tylko w prawo. O, tu mogę chyba wyskoczyć. Tutaj się przeszimujemy na bok. Zrobiłem wrażenie. Rzucę ci banana. Uuu. A może ja ci rzucę banana, babe? No hopaj, panie, kurwa. Dobra. Czy ja tu dam radę zejść na dół? No, not sure. Okej, okay, aha, dobra, teraz mogę nacisnąć trójkąt. Tylko inaczej może. No kurwa, dobra, YOLO. Teraz to już chyba powinno być okej, okay, tak mi się wydaje. Dobrze jest to ustawione, mam nadzieję szczerą, no innej opcji nie masz, bo tam już nie wrócę ani tego nie naprawię, ale chyba się udało. Jej, coś się roztworzyło. Świat się roztworzył. Czekaj no. Co to? Mhm, klucz, dziwko. Chloe, to więcej niż sztylet. To klucz. Zobaczmy, co się otworzy. Może twoje nogi, dziecino. Aha, dobra, ta kula tutaj się otworzyła i mogę, mam tutaj miejsce, gdzie wcisnę to. Powiedz a. Wow, shit. Skąd on wie, jak to w ogóle zawsze obracać i wciskać? Wszystko tak na czuja, Jezus Maria. No. Czy może wszystkie starożytne cywilizacje w ten sam sposób projektowały swoje pokoje pułapki, czy jak to kurwa inaczej nazwać? O. Tak coś czułem, że właśnie woda zejdzie. Znalazłaś! Znalazłaś, kurwa. Nie było za wiele szukania, dziewczyno, żebyś mogła się pochwalić, że znalazłaś. Panie przodem. Co myślisz? No mi się podoba. Do przodu. Dzięki Bogu, że nie mam klaustrofobii. Dzięki Bogu, że nie masz, kurde, żadnego strachu, bo to by raczej ci nie pozwoliło robić tego, co robisz. Czyli opierdalać starożytne jaskinie. Na przykład strach przed ciemnością, przed pajączkami. Jest tu dość romantycznie. Dobra, a gdzie czekoladki i kwiaty? Nigdy nie leciałaś na kwiaty i czekoladki. Dobrze mnie znasz, co? To w takim razie gdzie... Chyba nie chcesz uwięzić nas w moje kajdanki? 30 metrów pod ziemią, prawda? Chyba. Niewielki spadek! Dobra, idę. Wszystko porozwalane, tiruriru. Doskokajmy sobie do przodu, bo chyba szybciej się chodzi wtedy. Co o tym sądzisz? Wygląda mi na jakieś drzewo. Drzewo? Pojęcia nie mam. Ach, tu na dole. Wow, damn! Co to za miejscówka jest? Nie wiem, czy się szybciej idzie, jak się tak hopsa, ale wygląda to przekomicznie! Zbugowałem lekko animację chyba. O kurwa. Nie wygląda to najlepiej, szczególnie, że są tu kości. O! Okej! Tak, pełen romans. O kurwa, jakiś stara broń. Nie, do kałacha mam więcej amunicji. Musimy się stąd dostać. Udało nam się. Okej. To było. Spadajmy stąd. Bardzo szybkie myślenie zaaplikowane. Ja jebie. Okej, no ale się udało ostatecznie. Rozwaliłem ząbki i wszystko działa. Nie musiałem ich chyba aż tyle tam odstrzelić, ale... Nie, ja serio, nie pamiętam, co się dzieje. Szukałem jakiegoś punktu nawiązania. Jakiegoś takiego dużej wyróżniającej się rzeczy. No i co innego robić, jak strzelać w tryby, które ruszają pułapką nad nami, no. Oczywisty wybór, panie. Co to za szaleństwo jest? O, jakby ogromna wersja tego sztyletu, który nosiliśmy przy sobie. Damn! Tutaj. Holy fuck! Hej, to wygląda znajomo. Damn! A, przypomina sztylet Purba. A właśnie. Aha. Te światła muszą go jakoś włączać. Te lustra chyba są ważne. Ja pierdolę, ścieżka światłości. Co zrobi lustro? Mogę tym jakoś manipulować? No mogę. O, a wygląda obiecująco. Wycelować w tamtą głowę. Jeszcze więcej gdzieś luster się znajdzie, co? Musimy odbić promień światła po pomieszczeniu. A, dobra, dobra, to moment, to może inaczej. Nie ma tu jakiegoś innego lustra, w które mógłbym trafić na przykład? Nie. Nie, chyba... W inne lustro nie trafię, bo na boki nie mogę. Mogę tylko jakby przed siebie. Dobra. To zostawię tutaj w takim razie. Tu mamy jakieś lustro, tylko... W to lustro nie bije żadne słońce.
Niewiele to daje. No właśnie, kurwa, niestety niewiele. Pytanie, co z tym fantem zrobić? Ja mogę tu gdzieś przejść na drugą stronę. Szalona jest ta świątynia, ja to bym się zesrał na samą myśl o tej świątyni. On tu łazi, jeszcze lustra przestawia. O, hurdur, co się stanie, jak zrobię to i tamto? No czekajcie, mamy to światło, ale ja go nie mogę odbić nigdzie na prawo, tylko góra-dół. No i co mi to daje w takim razie? Mogę mu po dupie świecić? No, mogę ewidentnie poświecić w tamto coś. Tylko że to jakby nie chce za bardzo odbijać światła. Tutaj na stówę będzie jakaś strzelanina. Wiecie, co ja czuję? I wydaje mi się, że ja to pamiętam nawet, że jak tylko uda mi się to rozwiązać, to tu przyjdą te pausztajny Lazarewicza, włącznie z samym Lazarewiczem, i się tu będziemy napierdalać. Jak nic. Co te drzwi robią? Coś tu mogę chyba... O, mogę mój ten sztyletos włożyć. Może to odblokuje te oka i te oka zaczną świecić w te dwa lustra, które są po bokach. Jest taka szansa. Zobacz. Chyba się udało. Pierwsze ostrze zeszło na swoje miejsce. Okej. Jeden z głowy zostały dwa. Jak sądzisz, musimy na to wleźć? Aha, nie dobra. Mam, będę musiał się na to wspiąć. I teraz dobra. Za chwileczkę w takim razie podziałamy. Z której strony? Z tej. Hopaj. No hopaj, drakon! Draku, dobra. Hopnij raz, hopnij dwa, a otworzyć to się da. I spróbujmy się rozejrzeć. Wygląda to dość epicko. Muszę przyznać, że o wiele fajniej w drugim Unchartedzie działa praca kamerą. Czyli to widzicie, jak teraz się układa ta kamera, kiedy my się wspinamy, jak to wielkoskalowo i epicko wygląda, kiedy my po tym łazimy. To trzeba przyznać, że naprawdę, naprawdę jest zrobione mega porządnie. A nie mogę się już doczekać trzeciego Uncharteda, w którego nie grałem wcześniej w ogóle. Co? Oczywiście czwartego też, no ale to chyba nawet nie muszę mówić, że też się doczekać nie mogę. Dobra, wleźliśmy tutaj, teraz chyba dam radę jakoś tutaj. Tutaj mogę chyba sobie teraz przejść tak, co? No, ale wydawało mi się, że to dobry pomysł. God damn it, co ja tu kurwa robię? Chyba dam radę na jego ryj przeskoczyć, o właśnie. Okej. Wow, świetnie. Czy ja coś nacisnął? Jebana technologia przeszłości. To całkiem wygodne, co to mu się... Kawałki twarzy mu się poprzestawiały, żebym mógł wrócić. Jesus. Crazy shit to jedyne słowo, które to dobrze określa. Dobra, na dół zatem i chodźmy. Tutaj gdzieś mogę zejść, ale czy nie ma tutaj jeszcze czegoś ciekawego? Chyba nie. Tam jakiś skarb błyska. Dobra, to jak już go zobaczyłem, to po niego pójdę. Ale tutaj i tak musiałem podejść, żeby do tych całych tych... Gówie, które pozwolą mi zejść. Wybaczcie, ziewanie jeszcze mnie atakuje. A jak już mówiłem, bardzo fajnie jest to zrobione, że skarbów już mi nie wypierdala na cały ekran. Chloe! Tak? Ustaw drugi reflektor! Już lecę! Dobra robota! Skąd ona niby wiedziała, jak go ma ustawić, co? Chuja ona wie! Dobra, co teraz? Teraz ja mam tutaj reflektor. Może tu? O! How nice! Tam mogę też ucylować, ale to tak trochę naciągane to celowanie. Tutaj myślę, tym muszę trafić. I coś... Oj, to dam radę teraz aktywować zapewne, co? No to chodźmy do tego czegoś. Do tego czego? I tu będzie pewnie sztylecik, oczywiście, dobra. Teraz to już go nie winie, że wie, jak to obracać i wiecie, że w lewo kliknij, prawo kliknij i gotowe. Ale wcześniej? Skąd miał kurwa wiedzieć te rzeczy? Oj, możemy tam oczywiście wrócić teraz. No domyślam się. Załatwione. No rzeczywiście, też się mogę na nie wspiąć. Co się odpierdala? Aha, złożyły się, okej, wcale się nie cykam, ponieważ starożytna świątynia otwiera się przede mną, kurde. Jeszcze jedno ostrze. No raczej, tak to działa, man. Aha, i teraz mogę sobie wejść po tej stronie, ale teraz... O, no dobra, mogę odbić teraz w tą stronę i do góry. Nie! No dobra. O,
Idziemy na ostatnią stronę. Tutaj też się pewnie otworzy to, otworzy tamto. I ostatecznie wycelujemy znowu w ostatnie... Ej, shit! Wow! Awesome! Kurwa, projektowalibyście to lepiej! Drewniane! O, widać, że syf. Dobra, chyba muszę w to strzelić. Jej! Się otwarło! Wow! Wow, 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 wow! Panie! Co się odpierdala w ogóle? Chyba nie tak miało być. Co ja teraz mam ze sobą zrobić? Chloe! Wyceluj tym jebanym lustrem teraz! Tam mogę teraz wyskoczyć, ale to nie będzie otwarte, póki ona lustrem nie wyceluje. No strzelaj, Chloe, w to lustro! O, nie! Tego nie chciałem robić. Czy ja tam muszę wrócić i osobiście to zrobić? Chloe! Halo! Tam masz lustro! Dobra, to może inaczej. Ja wejdę tutaj i może teraz ona ruszy dupę do tego lustra. Nie? God damn it. Musimy tylko ustawić drugi reflektor. Dopiero teraz muszę tu podejść do tego lustra, żeby ona się zabrała do roboty. Dobra, jest tak, jest tak. No i co? No i dopiero teraz się odetnie trzecie lustro. Byłem blisko zamknięcia tego moją własną masą ciała, no ale niestety nie stykło. Otwieramy zatem, zobaczymy, co się będzie działo. Co takiego odkryjemy? Czyżby jakąś mapę, jakieś wskazówki or some shit? Shit! Pójdę na dół. No ładnie, ryło mu się otworzyło. Tylko co znajdziemy na dole, to jest pytanie numer 8 już, minimum w tym odcinku. Same pytania bez odpowiedzi. No ale moi drodzy, zakończymy tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że on się wam podobał. W następnym już na samym początku rozkminimy sobie, co takiego znajduje się na dole. A tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i pamiętajcie, do zobaczenia dzisiaj na streamie. Elo!